Jak pewnie wiecie, w świecie Gumballa do otchłani trafiają postacie oraz rzeczy, które są zapominane przez świat. I czy wiedzieliście o tym, że Rob trafił do otchłani w zasadzie przez nas? Tak właśnie, mam tutaj na myśli, że on trafił do tego wymiaru przez ciebie, Jasiu, Damianku i Zosiu oraz przez nas wszystkich widzów, czyli też przeze mnie. W zasadzie to, co powiedziałem, to są naprawdę mocne słowa, które obarczają nas wszystkich winą za to, że zwykła postać stała się największym złym bohaterem Gumballa. I w dzisiejszej teorii wam to udowodnię, że gdybyśmy podchodzili inaczej do tej postaci, to on nigdy by nie trafił do otchłani, a co za tym idzie, nigdy by się nie stał złym. Przy okazji też wam udowodnię to, że Rob w ostatnim odcinku mówił prawdę oraz ze wszystkim miał on rację. I te wszystkie rzeczy, które wam dzisiaj powiem, łączą się w jedną wielką układankę, która to dzisiaj zostanie wam przedstawiona. Dlatego jeszcze, drogi przyjacielu i przyjaciółko, zostaw tutaj subskrypcję, żeby dołączyć do naszego wesołego grona fanów animacji. A teraz ruszajmy do naszej teorii. Zacznijmy sobie od samej otchłani, żeby każda osoba wiedziała, o czym ja tutaj mówię. Oraz żeby wam przypomnieć najważniejsze rzeczy, jakie zdradza nam serial o tym wymiarze. Po pierwsze i najważniejsze, o otchłani dopiero mogliśmy usłyszeć w trzecim sezonie. Czyli przez dwa poprzednie sezony, czyli dwa pierwsze sezony, dosłownie nikt o czymś takim nie słyszał. A raczej twórcy nie mieli od początku tego serialu takiego zamysłu na wprowadzenie drugiej rzeczywistości w świecie Gumballa. Oprócz tego sama otchłań działa tak, że jeżeli uzna ciebie za błąd świata, to wtedy ciebie wessa do jej środka, a oprócz tego wymazuje wszystkie dowody na to, że kiedykolwiek istnieliście. Oczywiście świetnym tego przykładem była Molly, która to została wymazana ze zdjęć, a oprócz tego jej szafka zniknęła oraz przy okazji jej dom został wessany do otchłani, razem z nią. Otchłań przy okazji wymazuje wszystkim osobom pamięć o takim błędzie oraz o niej samej. Jednakże tylko dwie osoby wiedzą o istnieniu otchłani, a jedną z nich jest Rob. Za to drugą osobą jest Barbara Banan, która nigdy w niej nie była, ale rysowała ją na swoich obrazach, z różnymi swoimi wizjami. Niby przed wymazaniem pamięci chronią foliowe czapeczki, ale jak tylko one zostają wessane przez otchłań, to wówczas sama otchłań i tak wyczyści waszą pamięć, o niej samej. Jak można zapomnieć o czymś takim? O czym to rozmawialiśmy? Te dwie postacie, które wam wyświetlam, to jest jedna i ta sama postać, gdyż po lewej mamy Roba z pierwszego, drugiego i trzeciego sezonu, do odcinka Otchłań, a po prawej mamy Roba w momencie, gdy wyszedł z otchłani. I w momencie, kiedy wam w ogóle mówię o Robie, to pewnie macie takie wyobrażenie o tej postaci, polegające na tym, że jest to zły charakter, który to on sam brzmi jak typowy złol, a dokładniej mówiąc brzmi w taki sposób. Jestem waszą Nemesis! Ale w zasadzie to do odcinka Otchłań Rob był kimś zupełnie innym. I teraz zapytam się was o jedną rzecz. Czy pamiętacie wizerunek Roba sprzed tego, jak wyszedł z pustki? W sensie, czy pamiętacie tą postać, która pojawiła się w jakimś wczesnym odcinku? No bo ja osobiście tego nie pamiętam. Jednakże jak dokładnie obejrzymy sobie pierwszy oraz drugi sezon, to wówczas możemy go znaleźć w naprawdę wielu odcinkach. I powiem wam szczerze, że potem byłem w mega szoku, że tak bardzo o tej postaci zapomniałem. Postać Roba nawet mogliśmy zobaczyć w pilotażowym odcinku Gumballa. Oprócz tego pojawił się w odcinku Impreza. Potem mogliśmy zobaczyć jego profil społecznościowy w odcinku Internet. Następnie go widzieliśmy w odcinku Walka. I to nawet on News Anais, czyli jedną z głównych postaci tego serialu. Później możemy go zobaczyć w wielu scenach na boisku, w tym samym odcinku. A ostatni raz go widzimy w drugim sezonie, w odcinku Kucyk. I tutaj nawet dochodzi do rozmowy między Gumballem a Robem. Rob! Mam na imię Rob! Rob! Jasne, przecież widziałem! Teraz przychodzę do was ponownie z tym pytaniem. Czy wy pamiętaliście tą postać oraz jej prawdziwy głos? Bo po tych scenach, które wam pokazałem, to nawet wychodzi na to, że on chodził do tej samej klasy co Gumball. I ja wam powiem szczerze, że ja nawet tego nie pamiętałem, że ktoś taki był w klasie Gumballa. A tym bardziej nie kojarzyłem jego prawdziwego głosu, gdyż zawsze kiedy mówiłem i słyszałem o Robie, od razu przychodził mi do głowy wizerunek tej złej wersji Roba z tych wszystkich pozostałych sezonów, a nie wizerunek Roba z pierwszych dwóch sezonów. I wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z efektem Mandeli. Czyli inaczej mówiąc, wielu osobom wydaje się, że coś nierealnego jest czymś realnym. Dla przykładu pokażę wam dwa ludziki z gry Monopoly. Jeden z nich ma okular na swojej twarzy, a drugi już nie. I prawdopodobnie teraz większości z was wydaje się to, że ta postać faktycznie ma na sobie okular w oryginalnej wersji. Jednakże jak popatrzymy sobie na grę, to ta postać tego okularu nie ma. I teraz ten efekt przenieśmy sobie na Roba. Gdyż jak mówię o nim, to przychodzi wam do głowy ta jego zła wersja. I pierwszą waszą myślą o tej postaci nie jest jego pierwsza wersja z tych pierwszych sezonów Gumballa. Dlatego sądzę, że postać Roba była tak nijaką postacią oraz marginalną, że sam autor Gumballa uznał, że w zasadzie jest on postacią, której to równie dobrze mogłoby nie być w tym serialu. I w zasadzie gdyby nagle
nagle ta postać zniknęła, to nikt by o nim nie pamiętał. W sumie to za bardzo on się nie pomylił, no bo raczej większość osób o jego pierwszej wersji już dawno nie pamięta. A patrząc na to, że twórca Gumballa stworzył tą postać już w pilotażowej wersji i przez dwa pierwsze sezony ta postać wyglądała tak, jak w pilotażowym odcinku, to prawdopodobnie on do trzeciego sezonu nigdy nie zakładał tego, że Rob będzie zły, gdyż koncept tej kreskówki w pierwszych dwóch sezonach nawet tego nie zakładał, że Gumball ma mieć w swoim świecie złego przeciwnika, wokół którego będzie się rozgrywać cała fabuła tego serialu. Ale po pewnym czasie twórca tego serialu stwierdził, że w zasadzie on nie ma pomysłu ani na Molly, ani na Roba i ich zniknięcia nikt nie zauważy. No bo popatrzcie na główne postacie z pierwszego sezonu Gumballa. Mamy tutaj Alana, czyli takiego super mądrego i miłego gościa, który jest lizusem wszystkich nauczycieli, a przy okazji swoim zachowaniem denerwuje inne osoby. Oprócz niego mamy tutaj Masami oraz Carmen, której tutaj akurat nie ma, ale generalnie chodziło z tymi dwiema postaciami o to, że Carmen była kaktusem, więc związek jej z balonem miał na celu bawić widzów, ale żeby nie było nudno, mieliśmy tutaj Masami, która to robiła dramę o to, bo jej się strasznie podobał Alan. Później mieliśmy tutaj Leslie'ego, o którego to miał być zazdrosny Gumball, gdyż on był przyjacielem Penny, czyli jego szkolnej miłości, zaś Kerry była miłością Darwina. Jeżeli chodzi o Tobiasa, to ten był szkolnym cwaniakiem, a Tina łobuzem, żeby tutaj nie powiedzieć o niej gorzej. Zaś Hector i Duke się cechowali tym, że jeden jest niezwykle duży, a drugi mówił beatboxując. Za to Idaho, Anton oraz Banan Joe byli postaciami pokroju szkolnych błaznów, którzy na przykład puszczą bąka na lekcji i wszyscy się z tego śmieją. W każdym razie zmierzam do tego, że w pierwszym sezonie nie było tylko pomysłu na Molly oraz Roba, żeby w jakikolwiek sposób te postacie się wyróżniały na tle innych. W zasadzie jedynymi postaciami, które pojawiły się w puszce, był właśnie Rob oraz Molly. Z tym, że Rob tutaj machał, natomiast Molly była tak jakby zamrożona w czasie. Co to jest dosyć istotnym faktem, ale do tego przejdziemy sobie nieco później. Wszystkie błędy, jakie kiedykolwiek popełnił świat. Czyli tak jak mówi pan Small, do pustki trafiają wszystkie błędy tego świata. Czyli na to by wychodziło, że przez to, że Rob był tak bardzo nieistotną postacią, która w zasadzie nic nie znaczyła dla tego serialu, do tego dla nas odbiorców on był tak nieznaczącą postacią, o której byliśmy w zasadzie gotowi zapomnieć i jakby nie było, to tak się stało, więc wtedy świat błędów wciągnął go do siebie. Przez to, że w sumie on nas widzów totalnie nie interesował. Czyli dla świata, który miał być niesamowitym światem Gumballa, jak to mówi sam tytuł, tak nudna postać była błędem. No chyba, że tutaj wydarzyło się coś zupełnie innego. Otóż odcinek Kucyk był jednym z ostatnich odcinków drugiego sezonu. Za to odcinek Otchłań był jednym z pierwszych odcinków trzeciego sezonu. Więc zacznijmy nad tym wszystkim myśleć jak autor tej kreskówki. Co byście zrobili, żeby przyciągnąć widza do trzeciego sezonu tej animacji? Otóż prawdopodobnie byście wprowadzili coś niestandardowego dla tego świata, jak na przykład złą postać. Ale z drugiej strony, jak po dwóch sezonach wstawić złą postać do tego świata, a następnie wytłumaczyć to w jakiś sensowny sposób widzom? I otóż w tym momencie myślę, że autor tej animacji zaczął myśleć podobnie jak my przed momentem. Czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie z Walla z jakiejś do teraz mało istotnej postaci, żeby jej nadać większego znaczenia serialowi. I to właśnie wtedy musiał paść wybór na Roba. No bo zarówno on, jak i też Molly byli totalnie nieistotnymi postaciami dla całości tego serialu. Więc co gdyby tak zrobić wokół tych dwóch postaci, które są na pozór błędami tego świata, osobną fabułę dotyczącą otchłani? No to miałoby sens. Z tym, że on już w drugim sezonie musiał mieć pomysł na otchłań, gdyż zwrócił uwagę na to, że postacie wciągnięte przez otchłań są zamrożone w czasie, ale postacie, które same tam wejdą, mogą normalnie się ruszać. I też to mogliśmy zobaczyć po Robie, który machał rękami do naszych postaci, po to, żeby im pokazać, że on potrzebuje tutaj pomocy. Za to Molly była zamrożona w czasie i ona nawet nie wiedziała, że się znajduje w świecie błędów. Gdzie wczoraj się widzieliśmy? Ale jak w ogóle Rob mógł się dostać do otchłani? Otóż powiem wam, że to zostało nam jasno pokazane w drugim sezonie. Z tym, że dopiero o samej otchłani dowiedzieliśmy się w trzecim sezonie, przez co nie ogarnęliśmy tego, co tam się wydarzyło. Otóż ostatni raz normalnego Roba widzieliśmy w świecie Gumballa w trakcie jego rozmowy z Gumballem oraz Darwinem. Po czym Darwin wrzuca go do studzienki kanalizacyjnej i w pierwszym momencie Gumball jest tym totalnie oburzony i krzyczy tutaj na Darwina. Nie wierzę, że to zrobiłeś! Po czym nagle ani Gumball, ani Darwin nie wiedzą, co się stało. Niby co? Już nie pamiętam. Za to kolejny raz Roba dopiero widzieliśmy w trzecim sezonie w odcinku Otchłań. A jak pamiętacie z początku odcinka, Otchłań czyściła od razu pamięć o osobach, które się w niej znalazły. Więc co jeżeli Darwin wepchnął Roba do studzienki, w której to było przejście do Otchłani? I nim Rob doleciał do Otchłani w tej studzience, to Darwin z Gumballem na siebie krzyczeli. Ale jak on już wleciał do tej Otchłani, to od razu Gumball z Darwinem zapomnieli o tym, co się tam wydarzyło dosłownie kilka sekund wcześniej. I właśnie kolejny raz Roba dopiero widzieliśmy w Otchłani. Więc to w sumie miałoby sens. A jakby nie patrzeć, to Otchłań jest śmietnikiem
pamiętnikiem tego świata. Więc tak jak wspominałem, Roba dopiero widzieliśmy kolejny raz w otchłani, w momencie kiedy to machał do naszych postaci, czyli zachowywał się tak jak osoba, która sama wlazła do otchłani, a nie została przez nią wciągnięta, jak to było w przypadku Molly. I takie wytłumaczenie miałoby sens, biorąc pod uwagę to, że Rob miał stać się zły, gdyż wtedy on pamiętał o tym, że to Gumball z Darwinem najpierw go wepchnęli do otchłani, a potem go w niej porzucili na pastwę losu. Natomiast sam Rob miał w pełni rację oraz mówił jak najbardziej prawdę pod koniec szóstego, czyli ostatniego dotychczasowego sezonu Gumballa, że transformacja to jest jedyna słuszna droga, żeby świat Gumballa przetrwał. Transformacja to jedyny sposób na przejście do innej rzeczywistości! Świat Gumballa miał do tego momentu 6 sezonów i był emitowany przez 8 lat. I sądzę, że Rob tutaj miał na myśli transformację, dlatego że ta animacja stawałaby się coraz bardziej nudna oraz ludzie by o niej prędzej czy później zapomnieli, jak to było w przypadku jego oraz Molly. I żeby przywrócić ten serial na szczyt, Rob musiał przejść transformację z kolegi Gumballa w pierwszym i drugim sezonie do Super Złola we wszystkich kolejnych sezonach. Więc postać, która wpadła do pustki oraz sama była zapomnianą postacią przez nas widzów, wiedziała o tym, że żeby nie być zapomnianym, to trzeba jakoś się wyróżnić na tle innych postaci, a w tym przypadku na tle innych kreskówek. A przez to, że ta animacja nie wprowadzała niczego nowego sobą przez ostatnich 8 lat emisji, to Rob stwierdził, że transformacja mieszkańców Elmore w coś innego może sprawić, że ten świat zostanie uratowany i nie zostanie on zapomniany jak inne kreskówki. Jednakże przez to, że jesteśmy niesamowicie upartymi widzami i Gumball ma całą masę fanów na całym świecie, w końcu udało nam się wyprosić film oraz serial z niesamowitego świata Gumballa, który mimo wielu prób anulowania go, w końcu do nas zawita. I to, moi drodzy przyjaciele, jest cała teoria Roba oraz otchłani. Jednakże pamiętajcie, moi drodzy, że to jest tylko teoria. Za to, jeżeli odcinek tobie się spodobał, to koniecznie zostaw tutaj łapeczkę w górę. Ode mnie to na tyle, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego. Close.